Zadanie jest takie. Kierowca rajdowy ma 28 samochodów. Każdy samochód ma cztery opony. Kierowca musi wymienić wszystkie opony we wszystkich samochodach, a ma w garażu tylko 22 opony. Oszacuj, ile opon musi jeszcze dokupić. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie sami rozwiązać to zadanie. Pamiętajcie, że kluczowym słowem w tym zadaniu jest oszacuj. Nie ma potrzeby dokładnego obliczania, wystarczy podać przybliżoną liczbę opon. No to tak. Jak wspomniałem, kluczowym słowem jest tutaj oszacuj. Szacowanie to coś, co towarzyszy nam całe życie. Ja osobiście robię to przynajmniej raz dziennie. Kiedy szacujemy, chcemy, żeby liczby zgadzały się z rzeczywistością tylko z grubsza, w przybliżeniu, ale równocześnie chcemy, żeby obliczenia były jak najprostsze. No po co wykonywać skomplikowane kalkulacje, skoro nie jest nam potrzebny dokładny wynik? Gdybyśmy w tym zadaniu chcieli dokładnie obliczyć, ile opon potrzebuje dokupić kierowca, to ma 28 samochodów każdy samochód ma 4 opony. W takim razie, gdybyśmy chcieli wiedzieć, ile jest opon we wszystkich autach, to pomnożylibyśmy 28 razy 4. I ponieważ w zadaniu jest powiedziane, że musi wymienić wszystkie opony, to gdyby nie miał żadnych opon na wymianę, to to by była liczba opon, które musi kupić. Ale ma zapas opon, ma 22 opony, nie musi wszystkich kupować. No to gdybyśmy mieli obliczyć dokładnie, ile musi kupić, to 28 razy 4. To liczba opon, które musi wymienić, ale ponieważ 22 już ma, 22 odejmujemy, to wartość tego całego wyrażenia to liczba opon, które musi dokupić. Takie obliczenia nie są aż tak proste, żeby wykonać je szybko w pamięci albo przy stole, na serwetce, i dlatego właśnie możemy chcieć tę liczbę oszacować. Do oszacowania Możemy zastąpić liczbę 28 jakąś bardziej przyjazną liczbą. Na przykład 28 to prawie 30. Możemy napisać, że 28 to blisko 30. To w przybliżeniu 30. Na pewno będzie łatwiej liczyć, jeżeli 28 zastąpimy 30. Czwórka chyba jest łatwa w obliczeniach, a 22 to w przybliżeniu 20. Będzie łatwiej liczyć, jeżeli zastąpimy liczbę 22 liczbą 20. 22 to w przybliżeniu 20. Taki pofalowany znak równości oznacza przybliżenie. I taka zamiana na okrąglejsze liczby znacznie ułatwia obliczenia, bo możemy powiedzieć, że to wyrażenie jest w przybliżeniu równe około 30 samochodów razy 4 opony na każdy samochód to jest w przybliżeniu liczba wszystkich opon do wymiany. I od tego odejmujemy liczbę opon, które kierowca już ma przygotowane, ale zamiast dokładnej liczby opon, 22, odejmujemy przybliżoną liczbę opon w garażu. Ma około 20. I te obliczenia są o wiele prostsze do wykonania w pamięci: 3 razy 4 to 12, w związku z tym 30 razy 4 to 10 razy więcej, czyli 120. Ta część obliczeń to 120. Od tego odejmujemy 20. 120 minus 20 to 100. Kierowca musi kupić mniej więcej 100 opon. Jeżeli mamy oszacować liczbę opon do kupienia, to to jest około 100 opon.